Siema, z tej strony Dominik i witam was w siódmym odcinku na moim kanale. Jak mogliście dobrze zauważyć po miniaturce, tytule, na kartach społeczności, postach, jak to mówią. Bizon. Niedziela, 7 luty 2021 roku, Bizon trafia w wasze ręce. Ale co z nim? Czy w pełnej wersji, czy jako beta, testowy? Wszystko dowiecie się oglądając ten odcinek. Na samym początku chcę powiedzieć taką krótką ciekawostkę, że dokładnie rok temu, 7 lutego 2020 roku, wydawałem Maseya Ferguson 255, którego możecie znaleźć na moim kanale, też w wersji V0.9 i w takiej samej wersji dostaniecie Bizona. Dlaczego? I dlaczego zaczynamy właśnie w tym miejscu, gdzie wybierałem modyfikację, a nie w grze, dowiecie się zaraz oglądając ten odcinek. Także zapraszam do oglądania całego odcinka, bo wszystkie informacje zostaną na odcinku zawarte. Lecimy! Zaznaczam sobie, odpalam. Dlaczego? Dlatego, że chcę udowodnić niektórym dzieciakom, szczególnie takiemu ekspertowi od farminga Michała Gnieździejko, czy jakoś się tam zwał, na pewno tutaj w tym miejscu wsadzę jakieś screeny, że dziecko mi wmawia, że mam ulepy, że wywalam czyjeś mody, wydaje kradne, a sam prowadzi stronę z modami, które gdzieś tam rozkradł i ukradł. Na pewno tu pojawią się screeny z tych jego modyfikacji prac. Na sam taki, na taki dzień dobry odcinek. Nie będę już tu stawiał screenów, co on pisał ze mną i co on wyprawia. Tam i tak już go zgasili po części, ale mam nadzieję, że po tym odcinku wejdziecie na tą stronę na Facebooku, na jego kanał i na jego fanpage też, czy tam zobaczcie, za screeny tu wstawię. I blokujcie, banujcie, zgłaszajcie to, no dziecko widać gołym okiem wstawia czyjeś nie swoje modyfikacje jako niewydane mody. Dlatego też przez takich jak on, przez takich jak inni, którzy na innych grupach na Facebooku też będzie tu screen po mnie jeździli, Bizon zostanie wydany w wersji V0.9, nie w pełnej wersji. Jakie ma braki, co w nim nie działa, wszystkiego się dowiecie oglądając. A teraz przechodzimy do sklepu. Oczywiście w kombajnach, na samym końcu mam Bizona. I już teraz możecie zauważyć, że idę z wami na kompromis, jako z hejterami. Nie ma nigdzie napisane bypass zero, jest tylko Bizon Z056 polska paczka. Dlaczego nie piszę super, dlaczego piszę sam Z056? Bo to jest Bizon Z056. W nim jest super, jest Z057, 58, 556 i inne pokrewne modele tej wersji. Nie ma tu wersji 50, powiedzmy Z050, Z040. Dlaczego? Dlatego, że one się już różnią modelem co nieco. I myślę, że jak kiedyś będzie mi się chciało, to na pewno model cały przepierdolę w AC3D i zrobię, wydam właśnie Bizona 50 lub 40, jak to tam mówią i jak to jest w internecie. Jak na razie musicie się cieszyć takim Bizonem i też miał być na wyznaczony próg. No niestety, ale po tym co się dzieje dalej, próg, dałem sobie spokój z progiem, bo nie został spełniony. Po części tak, w drugiej części nie. Wydaję go w wersji takiej. No i niestety musicie się taką cieszyć, bo to jest powtórka z historii, jak było dokładnie rok temu z Fergusonem. Cóż, taki mamy klimat, tak wygląda Polska. Błędów żadnych nie ma, są jedynie linijki od wczytania Bizona, czyli oczywiście musi być w linijce Bizon Bypass Zero, bo jakby ktoś go kiedyś ukradł, to w logo będzie wszystko jak na tacy pokazane, czyli to jest modyfikacja czyja. Mamy tutaj, że data to są właśnie te huby, powczytywane koła. Tu mamy koła, czyli felgi wczytane, tu mamy kogut wczytany i tu mamy też jakiś kogut jeszcze do inny wczytany. To nie żadne błędy, tylko czyściutki model i mod. Dlaczego tam zacząłem? Dlatego, żeby właśnie takiemu Michałowi czy innym dzieciarniom, którzy mają ból dupki, zazdroszczą, pokazać, że modyfikacje są moje czyste i bez błędów, a nie jak oni cały czas hejtują i mi wmawiają, że ja wydaję ulepy z błędami. Także przechodzimy. Mamy 50 ponad konfiguracji, już nie będę tu liczył ile, jest ponad 50. Na sam ogień idziemy z kolorami. Pierwszy kolor to jest cały Bizon. Jest 100 kolorów plus multicolor. Dlaczego tyle ludzie też hejtują, że za dużo? Nie za dużo, po prostu każdy może sobie zrobić Bizona wedle swojego widzimisię. Ja sobie wybiorę, nie wiem, powiedzmy wybiorę sobie taki na razie. No widzimy, jest taki czerwony buraczkowy. Ale możemy sobie nawet i czarny zrobić. Widzimy, czarny Bizon. Ja sobie zrobię domyślnie taki jak, bo i tak na innym save'ie mam wszystko, wszystkie te
Bizony stoją już, są przygotowane pod testy. To się później przeniesiemy. Zbiornik jak zbiornik, w tym miejscu się znajduje. Jest oryginalny lub dodatkowy. Właśnie dzięki właśnie do mnie widz napisał, czy bym taki zrobił, jak ma w rzeczywistości. No i taki właśnie model zrobiłem. Na karcie społeczności jak najbardziej mogliście zobaczyć, jak go robiłem. Tu się wzorowałem właśnie na moich testerach, widzach. Oni mówili, ile mniej więcej litrów można zrobić te zbiorniki. A jeżeli jest za mało, jeżeli jest za dużo, możecie sobie samą edytować. Przecież macie poradniki na moim kanale, jak zmienić dźwięk, jak dodać panel IC, usunąć animację, dodać coś, co tam sobie chcecie. Możecie wchodzić, oglądać, sami się nauczycie edytować. Będziecie mieli tego bizona na swoje potrzeby zrobionego. I tak chciałem umieścić w nim to, co wszystko chcieliście, no ale niestety udało się tyle. Miały być jeszcze kabina od jakiegoś tam kombajna, jakieś tam te światła z tyłu, miały być o starszej wersji bez hamulcy. No ale cóż, czym więcej konfiguracji, tym model bardziej będzie wam widzom komputer zawieszał, jeżeli macie słaby PC, więc myślę, że zostaniemy przy takiej wersji. A wersja ze światłami odwróconymi to będzie po prostu w innych wersjach. Oczywiście możecie sobie to samemu przerobić, bo te światła są na przykład porozdzielane, jak tu mamy boczne czy coś. Widz do mnie pisał, żeby to usunąć, wywalić jako konfigurację. Możecie sobie samemu to przestawić. I tak jak widzimy, plan deka jest na fototeksturach, nie udimach. Dlaczego? Dlatego, że mi się podoba właśnie taki wygląd, taka tekstura. Pomysł nadesłał mi widz, powiedział, że jego tata czy tam dziadek to nie plandekę, tylko basen. Spód basenu rozcięli kwadratowy i tak rzucili. No i właśnie tak jak chciał, jest spód basenu. Mamy nawet tutaj grube wytłoczenie. Jest tak rzucony. Jest ładny model, nie jest jakiś kanciaty jak w Fergusonie. Oczywiście też przez zielo z każdym modem się uczy, lepiej jest. Jest idealnie piękny model, tak jak widz chciał. A pod spodem dlaczego nie ma tektury? Tekstury, nie tektury. Dlatego, że jakby była tekstura, to model by nieźle lagował. Zaraz wam później wam pokażę poly jego, czyli ta siatka cała jaka jest duża. No ale cóż, trzeba takie niestety zrobić było. Dalej, mamy dodatkowy zbiornik, to już ustawiony. Koła, fabryka maszyn zdzielnych pierwsza. I tu postaram się wstawić też zdjęcie z mojej szkoły, bo kiedyś była właśnie ona, moja szkoła współpracowała z fabryką maszyn zdzielnych w Płocku. Tam gdzie chodzę do szkoły, no w sumie to już kończę, bo to ostatni rok. Tu mamy koła pierwsze, tu mamy koła drugie, to już nadesłane od widza. I możemy sobie wybrać wąskie lub szerokie, jak widzimy. Koła fabryka maszyn zdzielnych już się skończyły, takie jak mniej więcej jak były, teraz są takie chińskie zamienniki. Widzimy, te podstawowe z gry, takie lub szerokie. Lub mamy jeszcze takie i też wąskie lub szerokie. No to tak właśnie to wygląda. Zostawię sobie na tych raczkach, bo tak jak mówiłem, i tak bizona nie będę tutaj konfigurował pod swoje widzimisię, bo już na innym save on jest po to przystosowany. Numery zbiorni. Są tu numery od 1 do 9. Nie będę teraz pokazywał wszystkich numerów, bo wiadomo, i tak wiecie o co chodzi. Widzimy 9. Numery kabina. Właśnie numery są w tym miejscu montowane. Skąd taki pomysł? No to akurat widziałem na starych filmikach z PGR-ów, z SKR-ów, że kiedyś jak był bizony bez daszku, z daszkiem lub z samymi tymi tu olurowaniem, jak to tam mówią, to żeby było wiadomo, który to jedzie bizon z przodu, widząc, to był numerek w tym miejscu. A później jak były kabiny montowane i wiadomo, że nieraz latali z helikopterami czy samolotami, nagrywali, widzieli co w polu robią i żeby wiadomo było, który to był bizon, to na daszku, na dachu kabiny była montowana numerek był. Tak jak tu widzimy. I też jest wybór od 1 do 9. Kabiny. To ja sobie tu ustawię tą na przykład na czarno. To jest kabina Comfort. Najlepsza jaka może być. Oczywiście też to jest model od Marcela. Po przeróbkach, poprawkach, nowe tekstury Udim by Peter Rolnik. Wszyscy są w opisie, jako autorzy opisani. Może nie wszystkie naklejki tam są opisane, ponieważ no, widzowie wysyłali mi dużo modeli, ale nie pisali też autorów. Kilka było takich, że podawali się za swoich autorów, jak na przykład naklejki PGR z tyłu, ale widziałem to w Bizonie Gigancie jakimś innym. No i proszę, jeżeli autorzy jacyś się znajdą, będą to widzieć, oglądać, to niech napiszą, to ja ich dopiszę w opisie. Przecież nie o to chodzi, żeśmy tutaj kradli sobie wzajemnie modyfikacje, tylko pracowali i wspólnie dzielili się umiejętnościami i tak dalej. Tak jak ja nagrywam poradniki, że dodałem powiedzmy, ale nieważne, kto śledzi kanał to wie. Kabina Comfort, ta najlepsza, najbogatsza. Tu mamy kabinę nową typu Naglak, to już taka mniejsza kabina, taka bidniejsza.
No i tu mamy kabinę starą. Oczywiście wszystkie kolory tam możemy zmieniać. Tutaj nie ma żadnego problemu z tym. I tak, widzowie prosili o to, żeby ustawić dach oddzielnie konfigurowany. No ale brak kolorów od tego. Miało być z plandeka daszek, ale no sało by wyglądał. Plandeka ma teksturę folii, czy tam gumy, już nie pamiętam jaki to był materiał. A teraz ustaw dach na taki kolor, trochę licho by to wyglądało. Tego zostało tak jak jest teraz. Dalej, to bez wiatraków. A, tu jeszcze mamy wiatraki. To jeszcze sobie ustawię kabinę, wam pokażę, że wiatraki wycieraczka jest. Wycieraczka. W każdej kabinie jest w innym miejscu i w każdej kabinie jest na panel IC uruchamiana. Oczywiście jak klikniemy raz, to ona cały czas pracuje, jedna i druga animacja. Plandeka silnik, to możemy tą plandekę zwalić. Oczywiście ta plandeka nie jest dokończona, bo jak założymy zbiornik, to ona się wcina zbiornik. Jak założymy dodatkowo chodnicę, to w chodnicę wchodzi. Ale to jest taki, tak jak mówiłem, to jest Bizon w wersji V0.9 bez błędów, w pełni grywalny. No ale posiada takie drobne duperele typu plandeka, czy jakieś tam modele niektóre niedociągnięte. Naklejki zbiornik, to są te naklejki tu. I to mamy naklejki, te nowe, te stare, i zaraz wam pokażę co jeszcze jest. Jest ta. No i mamy Bizona niby Juholanda. Skąd się to wzięło i z jakiej paki? Z takiej paki, że widz do mnie napisał, czy mu zrobię Bizona Juholanda. A ja do niego jak? A on, no normalnie, malowanie na niebiesko i naklejki Bizon Z056 jak niby rekord. I z tyłu taki pasek od Juholanda, zaraz go wam przedstawię. To mamy Bizona Juholand. Oczywiście będą mówić, że to ulep, no ale cóż, ja robiłem to dla widzów. No właśnie, tak jak mówiłem, niektóre naklejki, modele wchodzą w modele, inne naklejki. Ale to jest wszystko kosmetyka, to jest dosłownie kilka minut by to zajęło do poprawienia. Ale ja już mam dosyć tej modyfikacji i już po prostu chcę, żeby to poszło w świat. Niech sobie to ktoś dokończy, jeżeli dokończy i będzie chciał to wydać, napiszcie do mnie, a ja z wami dogadam się, pomogę. I wydamy tak jak poprzedni widz do mnie napisał, czyli Agrofarm. Playlistę będziecie mieli może tu gdzieś w karcie umieszczę. No to Bizon 556. Oczywiście to są naklejki tylko w tym miejscu, nie wszystkie te. I bez naklejek. Teraz mamy naklejki wylot, czyli te z tyłu. Naklejka nowa Bizon, naklejka Bizon biała, Super Bizon, stara biała. No nie wiem, ciut chyba za duże są te naklejki. Widzowie, jak tak to pisali, za małe, za małe, za małe, a teraz będą pewnie pisać za duże. No już. Cóż, no musicie się tak przyzwyczaić, myślę, że są ok. No i mamy tutaj dużą. Teraz jest Z056-57. Oczywiście model tej białej naklejki jest idealnie zrobiony wraz z modelem Bizona. Nie ma nigdzie żadnych pierdół typu, widzimy tu jest małe wcięcie i tu nie ma naklejki. Tu ona idealnie pasuje na rogach, także jest idealnie zrobiona wraz z modelem Bizona, jak tu na przykład. No nie ma, wybacz, dosłownie jest idealnie wszystko odzorowane. No wiecie, jak zaraz też wam powiem jeszcze jedną ciekawostkę. I tu jest ten New Holland, co mówiłem, że on tu z naklejkami chciał w tym miejscu. I z tyłu napis Bizon. I teraz mam Bizon 556 i też naklejka jest cała idealnie odzerowana, naklejona w tym miejscu. Oczywiście jak założymy klapy, to pojawiają się też naklejki w tym miejscu. Tak to wygląda. Dobra, to sobie tu wezmę korpus, zmienię. Powiem wam ciekawostkę. Nie wszyscy pamiętają, moi widzowie, jak wstawiałem filmiki z odśnieżania farmy rok temu, czy nawet jak wydawałem Fergusona, to na samym początku jego prezentacji był Bizon. Nikt wtedy się nie pytał, co to za Bizon. Każdy myślał, że to jest podstawowy z gry. A właśnie, że nie, bo to był właśnie ten Bizon, którego teraz widzicie. W pierwszych fazach programowania, edycji, dodawania czegoś, usuwania, takie pierwsza kosmetyka jego była. Nikt się wtedy nie pytał. Później, jak ja dodałem pierwszy filmik z nim, jak zobaczyłem te edycje oddania, czy innych Bizonów, co oni wyprawiają, ci ludzie, stwierdziłem, nie no, trzeba ten projekt odkopać, dokończyć i wydać właśnie w takim stanie, jak jest teraz, no. No, na pewno będą dalej jeszcze hejty, bo jest wersja V0.9, no ale przez te właśnie hejty i przez tych ludzi, którzy tak mają niewygadane języki, niestety jestem zmuszony do tej wersji, a nie do pełnej. I pełnej na pewno ode mnie już nie zobaczycie szybko. Teraz będą pewnie też pytania, co z Feldkiem w wersji V1.0. Tu będziecie mieli link do tej karty, tam jest informacja, co z Feldkiem i pewnie ta sama informacja, co do Feldka, będzie działała też z Bizonem. To mamy tak, chłodnica dodatkowa w tym miejscu.
Wybór kierownicy pierwszy, typ drugi, trzeci. To jest pierwszy, to jest ten z domyślnie z farminga 19 i 17 bizonów. Drugi to jest już ciut mniejsze i trzeci to jest taki jak ma mój wujek. Nie wiem jak to się nazywa fachowo. Jak to się nazywa? Siedzenia chłodnica. Zapomnę powiedzieć. Jest to model od widza. No jak wiadomo, ona dużo nie przedstawia realizmu. No ale wystarczy, że tutaj wrzucimy sobie tą obudowę, zasłonimy, chociaż ona jest otwierana i nie jest widoczna. Widz chciał, żeby to było, no i wyciąłem tę dziurę, wkleiłem, powklejałem modele, porobiłem, Patryk dał udimy i tak wyszło. Podłoga jest bez niczego, taka wersja Bida Edition, tego nawet cena jest jego taka tania, bo jakbyście jak go zrobicie do końca w pełni, to on też będzie kosztował więcej. Guma paski, guma te okrągła, jak to tam zwał, w 80-kach się często znajdowała, w innych hurtowych Zetorach. Guma inna, takie okrągłe. Klapa silnik, to jest ta na górze od silnik, bez klapy klapa, oczywiście wszystko na pana jest otwierane, co widzicie. Jest soma ozdobna, to jest przód i tył, przód. Oczywiście soma jest w jednym modelu, to nie jest każdy model jest osobno. To jest w jednym modelu tak, żeby to modyfikacja ważyła jak najmniej. No i ciekawostka największa jaka może być, Bizon wraz z tam dalszymi rzeczami, które wam pokażę zaraz, waży tylko 23 MB. To jest idealny wynik, żeby osiągnąć z takim skryptem, z takimi animacjami, z takimi konfiguracjami takiego Bizona modyfikację. Tylko 23 MB waży. Soma z tyłu i oczywiście po jednej i po drugiej stronie mamy konfigurację słomy. Naklejki w kabinie bez naklejek. Tylko jest, nie pamiętam już, które to były dokładnie, bo te naklejki to już były konfiguracje robione kilka miesięcy temu. A to jest ta żółta lub te od informacji, o naklejki białe, to jest tak. No i możemy też wybrać obie. Ozdoby kabina to jest gaśnica i skrzynka, bo to nie... Niedawno dodawałem. Skrzynka narzędzi to mój wujek bizonie wozi, a karnicer to już tam. Wiecie, miało być bańki, ale już nie chciało mu się tym też za bardzo bawić. Gaśnica. W tym miejscu, jak i w tym miejscu oddzielnie. Przód, tył, tył, przód i możemy też obie gaśnice założyć. Tu też nie będę po takich kłopot dodawał. Rodzaj koguta. No kogut ciekawa sprawa, bo mamy kogut oryginalny. Może nie w pełni oryginalny. Znaczy jest... On jest wymodelowany jako oryginalny, ale ta stopka jest jeszcze nie jest oryginalna. No jakoś tak nie było czasu przy nim usiąść, no i w tej wersji on leci do was. Mamy kogut oryginalny i jeszcze dwa inne, takie chińskie. Taki kogut nowy i kogut nowy 2. Oczywiście możemy ustawić go po lewo lub po środku. I ciekawostka, jak otworzymy klapę w takim kącie lub na 180 stopni, to automatycznie kogut przestanie się działać, kręcić, świecieć, jak to mówią. Dlaczego? Ponieważ w klapie znajduje się ten czujnik, który pokazuje ile jest stan zbożek. Tam dojdzie do 80 czy 90 stopni i ten czujnik już zakryje te zboże, to się zapala kogut ostrzegawczy, że już jest zbiornik. I właśnie, jak otworzymy klapę, to zbiornik nie widzi zboża. Znaczy, ta czujka nie widzi tego zboża. Dlatego kogut, no, przekonacie się w sumie sami. No, rozkładanie rury. Oryginalne lub hydraulika. To później wszystko wam przedstawię na tych bizonach, co już ustawione są. Ozdoby na rurze. To też moi widzowie te pomysły mi podsyłali. Bajka dosłownie pomysły. Sam syp. Właśnie taki coś ma mój wujek. Na tym została ta konfiguracja. Sama plandeka. Plandekę podesłał mi widz. Oczywiście tam będą w autorze wszystko, wszyscy będą prawdopodobnie przedstawieni. Sam trójkąt. To filmik mi wysłał jakaś osoba, też chyba jakiś widz, że jakiegoś youtubera to było. Sam halogen, syp i trójkąt, syp halogen i chyba plandeka. I plandeka z czymś albo sama plandeka. A, plandeka i halogen to chyba będzie wszystko. No nie wiem, bardzo dużo od widzów dostałem modeli. Bardzo dziękuję za to, że pomogliście mi. Prosiłem, macie jakieś pomysły, jakieś modele czy coś, podsyłajcie, dodam. Będzie mod stworzony z wami. Wiele też ludzi pisało, zrób Bizona Amerykę. No dobra, zrobić to zrobić, ale brakowało mi zdjęć, wymiarów, no i jakichś tych naklejek, jakiegoś zdjęcia, żeby mieć te naklejki. No i na tym się kończyło i Bizona Ameryki ode mnie nie dostaniecie, a w tej wersji powinien on pojawić się. Paski na filtrze, czyli w tym miejscu jest mały, krótki lub oba. Ja przeskoczyłem kolejne konfiguracje, trochę się zajebałem. Też jestem wkurwiony, no już nie będę komentował zachowania tym, co się na tym internecie dzieje. No ale czas chyba stąd już całkiem ewakuować się, wydać te jeszcze na fototeksturach modyfikacje z dysku i całkiem ewakuować się z tego, póki jeszcze jest odblaski. Odblaski to jest chyba na całym bizonie, jak dobrze pamiętam. Tak, odblaski na całym bizonie, czyli w tym miejscu, z tyłu, pojawiają się oraz na tych bocznych klapach.
ustawienie filtra, to też jest ciekawy bajer, jak powiedzmy macie bizona i on jest bez kabiny, bez daszka i on jest gdzieś na takiej wysokości, macie garaż niski i chcecie wjechać filtrem, filtr wam przeszkadza, no to klikacie, przekręcacie go o 190 stopni i na pewno wam wszędzie wjedzie. Możecie też go ustawiać co 10 stopni, od 0 do 190, w ten sposób go przekręcać, że jest 0, 10, 20 i tak do 190. Paski na filtrze też osłona chodnicy mała. To właśnie to jest ta osłona, ale ona jest, nie pasuje z filtrem, możecie jedynie filtr w tej osłonie do 10 stopni obrócić, później ona już strasznie wchodzi w to. No ale to tam wiecie, osłona chodnicy duża to jest ta osłona. No i oczywiście osłony są konfigurowane w kolor inny, może damy sobie zielony, taki trochę sklaczkowaty ten kolor będzie. No ale tak to wygląda. I osłona chodnicy duża, zdejmiemy to. Ozdoby tył teraz pokażę. Ozdoby tył, trójkąt, halogen, oczywiście działa, halogen i trójkąt, bez osób z tyłu, naklejki tył, 1 metr, że zachodzi, 20 km na godzinę, Z056 i teraz mamy takie typu, że 56 metr, 56, 20 na godzinę, plandeka, bez plandeki, w tej konfiguracji są też sieczkarnie, plandeka lub sieczkarnie, tu sobie ustawiamy jej kolor, tak jak widzimy, tu mamy plandekę, oczywiście ona jest statyczny model, ona się nie porusza po dołach, czy jak kombaj cały drga. To jest statyczny model z oryginalnego bizona. Dlaczego nie wziąłem oddania? No dlatego, że o zgody zaraz trzeba się pytać o pomysły, a tak zrobię statyczny, żeby później było coś od kogoś człowiek wziął. Tandeka, później sieczkarnie, my tu sieczkarnia stara typ, stary typ. Tandeka tu mamy, no i jeszcze jest nowy. Oczywiście jest rozkładana, jest składana poprzez naciśnięcie któregoś tam guziczka w kombajnie. Nie jest na podejście, ponieważ już tak jakoś nie dodałem tego. Osłony sieczkarnia to jest te klapy, ozdoby, naklejki tył, to osłony sieczkarnia to są te klapy tu, po lewo, w tej starej, bo w tej nowej wszystko jest tak jak teraz. Ozdoby na sieczkarni, na jednej i na drugiej są tak samo umieszczone w podobnym miejscu. Uwaga lub trójkąt. No i jeszcze mamy to i to. Naklejki z autorami, właśnie i teraz jest to dla was, moi kochani widzowie, którzy nie lubią mojego loga na moich modyfikacjach, przeszkadza wam to, to możecie sobie te naklejki wywalić. Widzimy, ani tu naklejki już nie ma. No ale jak ktoś lubi moje naklejki, lubi jeździć z naklejką autora, a nie osoby, która to ukradła, wyniosła, to może sobie ją zostawić. Logo SKL na zbiorniku, właśnie z tym też logo był problem, ponieważ jeden do mnie widz napisał, że to jest jego logo, a ja do niego tak ciekawości, słyszałem, że w bizonie jakimś to było wyniesione. No i się trochę oburzył, ale już niech będzie, żeby później nie było hejtu, że kolejna osoba będzie mówiła: o, ulep, bo że nie dodałem czegoś, czego on chciał. Także jest dodane. Naklejki cały bizon, chociaż później będzie problem, że ja to dodałem do tego bizona bez gut czy coś, dlatego proszę o wyrozumiałość i proszę pisanie do mnie na Facebooku, a ja wszystkie dodam do autorów. Naklejki na bizonie to są wszystkie te ostrzegawcze, w tym miejscu, w tym. Z tyłu gdzieś też pamiętam, że były naklejki. Naklejki między światami, czyli w tym miejscu. Trójkąt jeden, bo to jest ten trójkącik mały niewidoczny, to jest, ponieważ jest czarno teraz ten czarny pasek. Trójkąt dwa, czerwono-biały. Oczywiście to jest idealnie odwzorowane, że w tym miejscu jest widać w środku klosz wraz z żarówką. Jest tak wycięty ten model. Czerwono-białe, trójkąt jeden, czyli te trójkąty. Teraz jest konfiguracja. Bizon i czerwono-białe. Na tym się to kończy. Mi się tak bardzo podoba, no plus kabina komfort jeszcze do tego. Schodki bez schodków, schodki jeden szerokie. Na koła masne, ale też nie miałem, nawet nie wiedziałem, jak te koła dokładnie wyglądają, tak zwane masne. I nic z tego, chociaż tylko wystarczy je dodać w konfiguracji i będzie wszystko zrobione. Schody drugie długie i schody drugie szerokie. Osłony dół, czyli to jest w tym miejscu, jak i w tym miejscu. Lewa, prawa oraz obie. Klapy boczne, czyli lewa klapa, prawa klapa oraz obie klapy. Już nie będę pokazywał, czy tak jest, czy nie. Sami się przekonacie, jak pobierzecie to. Po prostu chcę to pokazać i mieć też święty spokój. Klapa, bok, lewa, chłodnica. To jest właśnie to. Oczywiście wszystkie konfiguracje mają tłumaczenie w języku też angielskim, jak i niemieckim. No i dochodzimy do setna, bo jeszcze zostały tylko te naklejki PGR, którymi też miałem problem, no ale żeby nie było później też, że o, maruda taka, dodałem, niech będą i tak każdy to wynosi, to daje po swojemu i chyba problemu do mnie nie będą mieli o to. Zobaczymy. No i tak te naklejki wyglądają. A tu mamy model, tu jest chyba 7 czy 8 modeli typu 56, 56 super,
56, 7, 5, nie, już sami nie pamiętam jak to było. O co chodzi z tym modelem? Tu się nic nie zmienia, ale w sklepie, jak powiedzmy, nie wiem, gracie na PGR-ze i chcecie mieć 5 bizonów, no i wiadomo, ta sama ikonka w sklepie, nazwa ta sama? Nie. W tym miejscu wybieracie sobie nazwę, którą chcecie ustawić, na przykład ten bizon, to jest inny, później robicie złomka, to on będzie przy takiej nazwie, będziecie mieli komfort wersję za granicę ściąganą, to będzie miało taką nazwę i tak to właśnie wygląda. I to jest ten bizon, oczywiście tak jak widzimy, czyściutki jest log, nawet szczerze pokazałem wam od samego początku, czyli mod się załadował w grze, do gry znaczy, i pokazałem wam, że jest czyściutki model. Model, jak i programowanie, wszystko. Jest tylko wczytane, że jest wczytane felgi, opony, co tam jeszcze, koła się wczytały, tekstury, koguty, takie tu linijki się, że powczytywały tylko. Dobra, już żeby bez zbędnego kupowania, żniwiarki, teraz wejdziemy na header. No i tu już header to nie jest tylko moja praca, znaczy w ogóle cały bizon to nie tylko ja przy tym siedziałem. Ja szczególnie programowanie i też sporo modeli, ale finalny model to chyba Serbuś mi polecał, jak dobrze pamiętam. Będziecie mieli w opisie wszystkich wypisanych, w jaki header rozdzielony. To header to jest podstawowy ten z gry, porozdzielany, dodane konfiguracje, jak i tam kilka nowych animacji doleciało. Miał być 100 duży pak oddzielnie kupowany, no ale jeżeli wy tak traktujecie innych autorów, ludzi, to możecie o tym zapomnieć w tej wersji. Może kiedyś w życiu w wersji V1.0 to wyjdzie. To nie jest trudne do dodania. Cały header malowany. W tym miejscu mu to wideo nagarniacze. Czyli to. Stół do rzepaku to zaraz. Lewy dziób. Prawy dziób. Motowidło. Dajmy na... O. Widzimy. Lewa osłona. Lewa osłona dół. Rozdzielacz lewy. Prawy. Mamy stół do rzepaku, oczywiście to nam zginie wraz z kolizją dziobów, czy tam jak to rozdziela, czy jak to mówi. Oczywiście jak one giną, to i ginie kolizja. No i jeszcze naklejki na stole. I tak właśnie wygląda cały header. Plus tam kilka nowych animacji doleciało. Nie bawiłem się w jego ustawienie, czyli jakieś przekładnie nowe, stare, jak wyprosiliście, oraz malowania, że 50 czy 40 bizona. Nie, na to przyjdzie kiedyś inny czas. Teraz przechodzimy do żniwiarek, naczepy. I mamy wózek. Oczywiście wózek też mi ktoś podesłał, to nie ja. Ja dostałem cały gotowy model, już nawet zaprogramowany, tylko musiałem dodać multicolor oraz kilka tam konfiguracji takich, żeby to miało sens jakiś. Kolor obręczy, cały wózek. Oczywiście są te same kolory. Przednie odblaski, lewe, prawy, oba. Stopka, czyli jest pieniek. Jest i stopka oryginalna. No i tylnie odblaski, czyli lewy trójkąt, prawy trójkąt, oba trójkąty. Tak to właśnie wygląda. A widzimy też, żadnych błędów nie ma. Dobra, to na ten save będzie to wszystko. Przechodzimy i widzimy się w kolejnym. Dobra, jesteśmy na kolejnym save'ie. No i bez bawełny, nie będę tutaj chudów wyłączał ani nic, nie będę tutaj wielce przerabiał. Nie ma żadnych błędów, bizony w pełni grywalne, lecz nie do końca zrobione. I już będę tłumaczył, to jest bizon komfortowy, czyli ten najmocniejszy z całej rodziny bizonów. Trochę mi z tej perspektywy kabiną, jeszcze jak się rudę rozłoży, przypomina mi giganta. Oczywiście sama kabina, mówię, nie mówię o reszcie. Tu jest bizon odzorowany, coś z stylu mojego wujka. A tu jest bizon Bieda Edition. No czy taki, wiecie, że bez klap, bez takich pierdół. Ale też jest w pełni grywalny i w pełni działający. Przejdziemy sobie do komfortowego i na sam początek, nie wchodząc, pokażę wam, co jest na podejście. Mamy klapy z dźwiękiem, oczywiście. Wszystkie schodki rozkładane, składane na podejście z dźwiękiem animacji. Oczywiście wiadomo, to trzeba przestawić, ale to zaraz wam proszę, co chodzi. Możemy to sobie rozkładać, składać, jak i zdejmować. Rozłożymy. I te światło możemy w to miejsce przestawić. Widzimy? To samo jest z światłami z tej strony. Na podejście kolejna klapa otwierana z dźwiękiem, animacja otwierana. Na moich poradnikach możecie się nauczyć tych animacji, jak się to dodaje oraz jak się dodaje animację otwierania z dźwiękiem czy tam inną. Animacja otwierania z dźwiękiem. W sklepie możecie to zdjąć oczywiście. No dobra, to byłoby chyba z tej strony wszystko.
Czy wszystko? Pokazałem? Nie, nie wszystko. Teraz co z rurą? Rura, jak wybierzemy oryginalna, jest tak, że podchodzimy w tym miejscu. Słyszeliście? Jest dźwięk, jak wciągacie, naciągacie rurę na to. W tym miejscu powinno to animacja lepiej wyglądać, bo tu jeszcze zatrzask jest i nawet ten dźwięk jest uchwycony. No ale już model nie będę tak aż strasznie poprawiał czy ciął. Jest wszystkiego, w każdej animacji klamki i tak zamków dźwięk. Myślę, że będziecie w szoku, jak słyszycie te dźwięki, grając samemu na tym. No to jest mega, nie widziałem, żeby kiedyś był bizon z animacją. No wiadomo, rura to na podejście była, ale dźwięk tej rury. Jeszcze plandeka. Bo trzeba wejść na... Żeby ją zdjąć, trzeba wejść, kucnąć i chyba to... Nie, to jest to. To jest to, czy nie to? Może nie to klikam. Dobra. W tych X-ów jest tyle, że mi się coś tu nie chce zadziałać. Nie wiem, już może i ten bizon aż tak bardzo. No dobra, mieszało to. Teraz ogarniemy, co chodzi. Odpalanie oczywiście na Enter i słuchajcie się dźwięk. Jak widzieliście, plandeka sama zginie po odpaleniu, sama się pojawi po zgaszeniu. Dlaczego tak? No, żeby nie było zbędnego latania, przykryć, odkryć, ale możecie sobie przecież zawsze podejść i ją zdjąć. Nie wiem, coś mi tam X nie chciał zadziałać, ale na innych filmikach widzowie, którzy oglądali to, dobrze widzieli, że to wszystko działa tak jak trzeba. Będziecie mieli okazję, będziecie testować. Kolejna sprawa to wszystkie kontrolki, światła, działające, animacje, kamera, dynamiczny farmer. Można sobie stawać, poruszać się w kabinie, w lewa, w prawa, w górę, dół. Naprawdę jest, nie jestem w humorze, ale chcę to wydać, także będzie niby rok, jak był Ferdekt i teraz. Co prawda bizon jest dopracowany mega. Zaraz wam pokażę jeszcze kilka niedociągnięć, które na pewno kiedyś zostaną skończone, zrobione. Ale jeszcze nie wszystko. To sobie lampę złożę. I teraz wam pokażę, jak mamy kolizję. Widzimy, to jest kolizja. Teraz po zrzuceniu kolizja jest w tym miejscu. Ona oczywiście ona jest szersza, tylko tak w tym miejscu to wygląda, że jak idziemy, to możemy w to wejść. Po zrzuceniu kolizja znika. Przy jakimś cofaniu czy coś jest dobry pomysł na to. I mamy to samo z kolizją filtra. Teraz jest ten sposób kolizja. A jak go przekręcimy, tak jak widzimy na tym przypadku, widzicie, kolizja jest już wygięta. Już jest lekko złożona. Ktoś w garażu nie będzie musiał się wielce trudzić. Dobra, na czym ja skończyłem? Leży humoru nie mam, to jeszcze do mnie dzwonią i przeszkadzają. Na tej kolizji chyba skończyłem. Tak, na tym wyszło. Teraz wam pokażę, odpalimy oczywiście. Wejdziemy. Dźwięk odpalania. I kontrolki oczywiście wszystkie giną. Co tutaj? O. Ja się trudziłem, co z tymi wajchami, a one działają dopiero po odpaleniu. No dobra. Ale wiadomo, wajki wszystkie działają tak jak i te i tamte. Teraz możemy z tej perspektywy otworzyć sobie klapę tyle. Możemy ją zamknąć. Lub otworzyć 180 stopni, tak jak to mój wujek robi. Lub ją zamknąć. Po wejściu również mamy taką możliwość wraz z rurą. No i rura oczywiście ma dźwięk, który mogliście wcześniej usłyszeć. Teraz sobie odpalę koguta. Pom. Widzimy, kogut oryginał. I teraz otworzymy sobie tą klapę. Widzimy, i kogut się automatycznie wyłączył. Może to nie jest jakaś idealnie zrobiona animacja tego, ale to ma nawiązywać do realizmu po części. Dobra. Kolejna sprawa, która jest niedociągnięta, czyli nieskończona. Miało być na klawisz X odpalanie mocarni, a na klawisz B dopiero header. No i tak jest, ale nie do końca. Dlaczego? Na X odpalamy mocarnię bez dźwięku. Dlaczego bez dźwięku? Mimo że na poprzednich odcinkach był dźwięk. No szczerze powiem, skrypt coś tam nie pozwolił, zaczął wywalać błędy. Teraz błędów żadnych nie ma, widzimy szczęściutko.
ale nie ma dźwięku. Może kiedyś w wersji 1.0 to dodam i skończę w perfecto. Jak na razie po włączeniu mocarni nie ma dźwięku, ale jest animacja. Animacja, że bizon drga na wolnych obrotach, oraz jest animacja tu całej tej mocarni, tam klepiska, czy jako to się zwał. No to sobie to mogę wyłączyć już. Widzimy, wyłączymy i zgasimy bizona. No i się pandeka oczywiście pojawi. No i też, jak widzimy, też są niedociągnięcia w tym, że jak powiedzmy się tak, tak może stać. O, tak jak widzimy. No ale to jest w końcu wersja V0.9 i nikt inny wam nie da takiego, tak bizona zrobionego jak ten, z takimi animacjami, konfiguracjami. Nikt na pewno by wam, by wam takiego nie dał. Teraz przejdziemy sobie do tego. Widzimy? Słyszymy dźwięki otwierania, zamykania. Nikt wam takiego nie da w życiu do farminga bizona, więc albo na takim będziecie grać, albo na żadnym. Jeżeli wam nie widzicie przez lusterka, bo są tak ustawione, to wystarczy, że się rozchylimy, wychylimy, przesuniemy na siedzeniu, na kamerze i wszystko widzimy, co, gdzie, jak jedzie. Teraz sobie wstanę w pozycję. Odpalanie wycieraczki. Oczywiście dźwiękiem lub wentylator. Trochę się animacja potrafi zajebać, no ale wiecie, powrót, co nie? Jest wyłączone. Kolejna sprawa. No to już możemy odpalić w sumie. Podniesiemy. Dźwięk animacji podnoszenia. I co miałem powiedzieć? Widzimy, że stoi. Może nie stoi jakoś wybitnie, ale to jest dlatego, że możemy tą kamerę sobie poruszać na wszystkie strony. W lewo, w prawo. On tutaj zmienię sobie tylko perspektywę. To jest na myszkę dodane, że możemy sobie to go ustawić na każdą pozycję. Też pewnie będą hejty szły, że bizon to dziadostwo i ulep, no ale cóż, na pewno nikt wam się bardziej nie postara, ani nie da lepszego. Dźwięki realistyczne, takie miałem, na takich, takie nagrałem podczas żniw u wujka na grabinie. Lepszych nie mam, ale są poradniki na moim kanale, jak sobie możecie swoje dodać. Wtedy dodajecie, zmieniacie i grajecie na swoich. Światła. O, czekaj, wyłączę tylko te. Teraz jest lepiej. Światła. Pierwsze to są pozycyjne, czyli te widzimy. Oczywiście one oddają swoją tą... jeszcze muszę wyłączyć te niektóre. O, teraz jest lepiej. Oczywiście światła wszystkie działają idealnie na grafice minimum dobrej. Na słabej wam to nie zadziała, no przykro mi, ale żeby było perfecto model, to i programowanie musi tak być. I są światła, oczywiście też halogeny wszystkie. Nie wiem, włączę sobie tak, o. Teraz wam coś pokażę. Na przykład jak z tej strony widzimy, teraz w tą stronę pali się kierunkowskaz. Ale po złożeniu kierunkowskaz i światło w tamtą stronę odbija. Może wam to się spodoba, może nie, no ale na pewno dawno nie widziałem bizona 17 czy 19, żeby miał na podejście składane światło tylnie i w ten sposób też ustawiane. No mam nadzieję, że nie będziecie problemu robić. Te światło można sobie usunąć w programie. Mam nadzieję, że problemu o to wielkiego nie będzie. Wezmę sobie, złożę środki i wejdę. Dobra. Teraz słuchajcie, jak bizon wchodzi w obroty. Też dźwięki mojego autorstwa, pochodzą one z bizona mojego wujka, który ciął zboże, mucił, jak to tam mówią, u innego wujka, który ma kanał Mafia Grabina. I przed pobraniem link, będziecie mieli link do bizona, ale tam będzie też jeszcze, żebyście jeszcze weszli i dali współautorom jeszcze subskrypcję. Patrykowi i mojemu wujkowi. Mój wujek mi wiele wytłumaczył co do bizonów, a Patryk za tekstury Udim. Także wejdźcie, zostawcie u niego subka. Nie musi być dzwoneczkiem, już aby był subek, to też motywuje dużo. Dobra, teraz cicho. Możemy się wychylać w prawo, w lewo, patrzeć się jak kamera, jak robimy w polu coś, że czy dobrze jedziemy, czy kamienia żadnego nie ma. Myślę, że dużo osób będzie za tym, bo na pewno wam się to może spodoba w jakimś tam stopniu. No ale liczę też, że będą i hejty, że wydaję wersję niepełną. O, tu zaraz będzie bagno. Właśnie na którego wyciągałem fertkiem bizona, tego bizona, który teraz idzie, tylko że dokładnie rok temu.
I też jest problem w tym, że odpaliłem samego Bizona bez animacji mocarni. Da się tak zrobić, ale teraz wam pokażę, że najpierw odpalamy na klawisz X mocarnię, a dopiero na klawisz B header. I możemy wjechać w pole teraz. Dojedziemy do końca i tam pewnie już będzie koniec odcinka. Także Bizon posiada lekkie niedociągnięcia. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to wybaczyć. W końcu wam nikt lepszego Bizona nie da. O Rockstara Bizonie możecie zapomnieć na pewno, na zawsze. Chyba coś się zmieni. Albo, nie wiem, będzie obchodził 30 do 40 na takie się do wam wydanie. No śmieję się, nie wiem. Także... lepszego na pewno nie ma. VB wyłącz. Teraz sobie wyjdę. Jest, jeżeli mamy na hydraulikę rozkładanie rowel, nie musimy wychodzić. W kabinie mamy w tym miejscu wajchę. Pociągamy i słyszymy, jak rura się otwiera. Sama z siebie się otworzyła. Podjeżdżamy. Teraz wyjdę, to rozłożę. Będzie git? Będzie sypało? Będzie. No i teraz, jak już podjedziemy, oczywiście nie wyłączam chodu, bo bym teraz je włączył. Na klawisz O możemy sypać. Jest dźwięk i dodajemy gaz. Tak to wygląda. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że jak mamy ten dodatkowy zbiornik, to również możemy otworzyć klapę. Tak lub na maksa, ale jeszcze raz kliknąłem. Gdzie kliknąłem? O, teraz. Ale wiadomo, że to będzie wchodzić w to dodatkową chodnicę. Także może wyłączmy. Po co ma to pracować? Na ten odcinek będzie to wszystko. Bizon w takiej wersji leci do was i w takiej będzie na pewno długo po internecie latał. Wiadomo, że będą go kraść i rozkradać i z niego wyciągać modele i go edytować i te skrypty i te animacje, to wszystko będą kraść. Dlatego leci w wersji V0.9, a nie w pełnej. Cóż, no... tacy ludzie już na tym świecie istnieją i trzeba to szanować. Nie no, pierdoły gadam, jestem wkurwiony, no i... ważne, że jest ten odcinek nagrany. I już będę miał spokój z tym Bizonem. Będę mógł tylko dokończyć te... tak zwane wasze ulepy na fototeksturach, wydać to i mieć spokój całkiem na zawsze. Amen. No i jeszcze raz przypominam, subskrypcja, współautorom, macie linki przy samym linku do pobierania Bizona. Nie wiem, czy będę na premierze. Jeżeli będę na premierze, to link do Bizona powinien by się od razu pojawić. Jeżeli tak się nie stanie, to pewnie coś robię, jestem zajęty i się pojawi ciut, troszeczkę później, kilka minut, godzin, czy nawet i doba. Zależy, co będę robił. Miejmy nadzieję, że szybko to będzie, minie. Jeżeli czegoś nie pokazałem, nie przedstawiłem lub są jakieś niedociągnięcia, napisz mi śmiało w komentarzu. Ja się postaram to naprawić. Nie, to zapraszam na moje poradniki na moim kanale. Tam samemu się nauczysz to naprawiać i samemu to zrobisz. Także pobierajcie, oceniajcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Dziękuję za prawie 10 tysięcy widzów. W ciągu 4 lat, bo 9 tego będzie 4 rok, jak mam kanał. Muszę się niestety z wami rozstać. Siema!